22 stycznia, wtorek, Dzień Dziadka. Kinga Kuczek, witam Państwa i zapraszam, a raport zaczynamy tradycyjnie od skrótu informacji. Wczoraj świętowały babcie, dzisiaj swój dzień mają dziadkowie. Wdowy i sieroty górnicze mogą składać wnioski o rekompensaty. Nie wobec mowy nienawiści także w szkołach. Piosenki, wierszyki i laurki to najpiękniejsze prezenty, jakie dzieci mogą ofiarować swoim babciom i dziadkom z okazji ich święta. Wspaniałe życzenia popłynęły również ze sceny Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach, gdzie najmłodsi uhonorowali swoich seniorów. Biedronki, muchomorki, zajączki, niezapominajki, a także jarzębinki, pszczółki, żabki i jagódki. To dzieci z przedszkola nr 6 pod Jarzębiną w Czerwionce-Leszczynach, które chcąc uczcić rodziców, mamy i taty, zaprosiły ich z okazji Dnia Babci i Dziadka do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, gdzie dały piękny występ na scenie CKE. Dla swoich dziadków przygotowały wiersze, piosenki, są tańce, no i jest bardzo dużo humoru i ciepłych słów właśnie dla tych najukochańszych, oczywiście po rodzicach, babci i dziadków naszych przedszkolaków. Mimo długich prób i przygotowań najwięcej frajdy sprawiła przedszkolakom możliwość występu przed najbliższymi. Przygotowywaliśmy się dosyć długo, ale dzieci bardzo fajnie, szybko łapią, także mamy świetny taniec, no i piosenkę, także myślę, że jesteśmy w miarę przygotowani. Pomagałam przygotować całe te nasze show dla babci i dziadka. Ja się głównie zajmowałam oprawą graficzną, żeby ten XXI wiek i to coś nowego dziadkom się też spodobało. Mam nadzieję, że będą bardzo zadowoleni i będą zachwyceni. Spotkanie z dziadkami to również okazja do podzielenia się przez dziadków wspomnieniami z młodzieńczych lat. Tutaj jest okazja do tego i dla babci, i dla dziadków, żeby sobie porozmawiali potem po uroczystości, powspominali. Także jest to takie fajne miejsce, w którym się mogą spotkać w większym gronie. Dzieci długo przygotowywały się do występu, ale z radością uczestniczyły w próbach i przygotowaniach. Występ i wierszyk i piosenkę. Ja się, Paweł, kocham swoją babcię, bo pozwala mi u niej spać. Dlatego robię tutaj, że są babcie i dziadek. Taka forma uczczenia święta babci i dziadka przez najmłodszych była wzruszająca zarówno dla młodych uczestników i występujących, jak i zaproszonych gości, którzy z radością, a często i ze łzami w oczach, podziwiali występy swoich wnucząt. Dzień Babci i Dziadka to świetna okazja do składania życzeń i wręczania prezentów. Warto w tych dniach szczególnie dziadkom w wieku senioralnym przypomnieć też o bezpieczeństwie. O to apelują stróże prawa, którzy dobrze wiedzą, jak często i łatwo seniorzy dają się oszukać. Ponad połowa pokrzywdzonych przez oszustów to osoby powyżej 70 roku życia. Halo! Halo, babciu, miałem wypadek, potrzebuję pieniędzy. Bierze pani udział w tajnej, policyjnej akcji. Właśnie tak działa oszust, szybko i podstępnie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo seniorów, no niestety ta jakże fantastyczna grupa, bo bardzo uprzejma, miła i sympatyczna, jest narażona na przestępstwa związane z oszustwami. Często po prostu nieuczciwi ludzie chcą wykorzystać brak może jakiejś czujności, czy też dobroć tych starszych osób i w takim przypadku chcą zdobyć pieniądze od seniorów, czy też cenne rzeczy. Mogą być to różnego rodzaju przestępstwa, czy to oszustwa telefoniczne na wnuczka, na policjanta, kradzieże kieszonkowe, kradzieże z domu, czy zwykła nieuczciwość podczas prezentacji, na które są zapraszani seniorzy. W tym roku skupimy się na bezpieczeństwie seniorów. Tych spotkań będzie, miejmy nadzieję, jak najwięcej. Chcielibyśmy też serdecznie zachęcić seniorów do tego, żeby zrzeszali się w pewne grupy, czy też mogą zapisać się do Rybnickiej Rady Seniorów, z którą również współpracujemy. Wtedy łatwiej jest dotrzeć do policjantów, uczestniczyć w spotkaniach, na których szczegółowo omawiamy zagrożenia, na jakie są narażeni seniorzy, czy to w ruchu drogowym, czy też w miejscu publicznym, czy po prostu w domu. Od dziś przez 90 dni można składać wnioski o przyznanie rekompensaty z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego. 10 tysięcy złotych przysługuje m.in. wdowom i sierotom górniczym, a także tym, którzy pod koniec 2017 roku nie złożyli wniosku o przyznanie tej rekompensaty. Wypłata pieniędzy rusza 1 czerwca.
Od dziś przez 90 dni wdowy, wdowcy i sieroty górnicze mogą składać wnioski o przyznanie 10 tysięcy złotych w ramach rekompensaty za utracony deputat węglowy. Prawo składania wniosków mają również ci, którzy nie zrobili tego pod koniec 2017 roku, gdy po raz pierwszy ministerstwo przyznawało rekompensaty, oraz ci, którzy z różnych względów otrzymali wówczas decyzje odmowne. Wnioski należy składać w siedzibie zakładów pracy, w których zatrudnione były osoby uprawnione do otrzymania deputatu. Adresy zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej Grupy Tauron Wydobycie, Spółki Restrukturyzacji Kopalń i LW Bogdanka można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Energii. Wypłaty świadczeń ruszą 1 czerwca bieżącego roku. Z kolei od 9 do 24 lutego, czyli w czasie ferii zimowych w naszym województwie, uczniowie w wieku szkolnym będą mogli podróżować pociągami Kolei Śląskich absolutnie za darmo. Taką decyzję podjął marszałek województwa śląskiego. Uczniowie bez biletów będą mogli jeździć koleją pod warunkiem przedstawienia legitymacji szkolnej. Maluchy, które jeszcze do szkoły nie chodzą, również pojadą za darmo, ale dowodem tożsamości będą musiały potwierdzić swój wiek. Warto przy okazji przypomnieć, że dzieci do 4 roku życia i tak podróżują Kolejami Śląskimi za darmo. Perfumy, kosmetyki i wszelkiej maści ubrania, oczywiście zdaniem właścicieli w 100% markowe i oryginalne. Policjanci z Dąbrowy Górniczej przejęli prawie 1500 sztuk lewych towarów odzieżowych i kosmetycznych. Zatrzymano również 3 osoby handlujące tymi przedmiotami. To obywatele Bułgarii, którzy na jednym z dąbrowskich targowisk rozprowadzali podrabiany towar. Usłyszeli oni 445 zarzutów, grozi im do 2 lat pobytu za kratkami i słona grzywna. Z kolei jastrzębska policja poszukuje tej kobiety. Zaginęła Beata Senkowska, zamieszkała przy ulicy Profesora Ranoszka. Kobieta była ostatni raz widziana 8 stycznia, wtedy to opuściła swoje miejsce zamieszkania i od tego czasu ślad po niej zaginął. Każdy, kto może pomóc w ustaleniu jej obecnego miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z Jastrzębską Komendą Miejską Policji. Od kilku dni politycy wszystkich partii apelują o powstrzymanie tzw. mowy nienawiści i walkę z szeroko rozumianą agresją. Do tego apelu przyłączyli się uczniowie zespołu szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zorganizowali dzisiaj w swojej szkole happening pod hasłem Korfanty przeciw przemocy. Można na siłowni. Przez wyciskanie pozbywamy się złości. Każdy może spróbować obciążenie od małych do bardzo dużych. Można na stole do masażu. Masaż jest przyjemną sprawą. Od razu zapominamy o tym, co o tych negatywnych rzeczach albo osobach. Nieważne jak, ważne by skutecznie pozbyć się narastających w nas negatywnych emocji, bo te mogą prowadzić do agresji, czy to tej psychicznej, słownej, czy tej fizycznej. Idąc na przykład przez korytarz, możemy czuć na przykład jakiś wzrok na nas, czy coś takiego. Także mi się wydaje, że istnieje i to nie jest coś takiego, co nie występuje w szkole. Na pewno coś takiego istnieje. Wydaje mi się, że w tak dużej szkole, jak jest nasza, raczej się tego nie widzi po prostu, bo po prostu jest tyle osób, że nikt tak naprawdę nie zwraca na resztę uwagi, tak mi się wydaje. Może to troszeczkę samolubne, ale tak chyba jest po części. I ja osobiście tego nie odczuwam, ani nie zauważyłam tego u innych jakoś bardziej, ale wiem, że to występuje jednak, tylko ludzie też tak się z tym nie są otwarci na te tematy. Dziś cały zespół szkół nr 2 imienia Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju na temat się otworzył, i to bardzo szeroko. Do szkoły zaproszono służby mundurowe, pedagogów i uczniów z innych szkół, aby przez cały dzień zarówno teoretycznie, jak i praktycznie mierzyć się z agresją i nienawiścią wśród uczniów. Niektórzy, jak uczniowie szkoły podstawowej w Pielgrzymowicach, projekt związany z temperowaniem zachowań agresywnych, prowadzą od zeszłych wakacji. Reagujemy zazwyczaj. Myślę też właśnie dzięki temu całemu programowi i temu, co robimy, też nam samym dało dużo do myślenia i staramy się reagować na takie sytuacje, szukać pomocy, mówić tym ludziom, że to nie jest dobre. I będą mówić jeszcze nie raz, bo jak zapowiadają uczniowie i nauczyciele Jastrzębskiej Placówki, dzisiejsza akcja nie jest jednorazowa. Mamy już właśnie też umówione spotkania ze służbami mundurowymi. Tak jak mówiłam, nasza młodzież tutaj organizuje akcję na siłowni. Oprócz tego ta tablica, która też będzie wisiała przez jakiś czas, uczniowie wchodząc do szkoły będą mogli się też tutaj wpisać i wszyscy inni goście, którzy tu przyjdą. Także to nie jest jednorazowa akcja.
Szeroko pojęte zdrowie publiczne było tematem dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej Bądź Zdrów, która odbyła się w Paniówkach w gminie Gierałtowice. Wszyscy przybyli mieli okazję wziąć udział w wielu ciekawych wykładach i panelach dyskusyjnych, podczas których mówiono o wyzwaniach zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zorganizowały 6. Międzynarodową Konferencję Naukową Bądź Zdrów z okazji stulecia istnienia służb sanitarnych w Polsce w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dwudniowa konferencja miała miejsce w Paniówkach w gminie Gierałtowice. Będziemy mówić na temat szczepień ochronnych, smogu, czyli zanieczyszczenia powietrza, ale również będziemy wymieniali doświadczenia z zakresu wszystkiego, promocji zdrowia, higieny, to co dzieje się po prostu w różnych obiektach użyteczności publicznej. Patronat honorowy nad konferencją objął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz główny inspektor sanitarny dr Jarosław Pinkas. Państwowa Inspekcja Sanitarna to główne narzędzie ministra zdrowia, jeżeli chodzi o działania w zakresie zdrowia publicznego. Nasz zakres kompetencji jest ogromny, w związku z tym musimy być bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby przeciwdziałać różnym niedobrym trendom, które pojawiają się właśnie w naszym zdrowiu, w naszym zachowaniu, w naszej świadomości zdrowotnej. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Marian Zembala, jeden z najsłynniejszych polskich kardiochirurgów i były minister zdrowia, obecnie poseł na Sejm RP. Moja mama, która była kierowniczką przedszkola, zawsze z należytą atencją odnosiła się do służb sanitarnych, ponieważ w tamtym czasie, w każdym czasie, rolą tych służb było przestrzeganie i stanie na straży i zapobieganie ewentualnym epidemiom. Duże konferencje, podczas których można dyskutować na tematy zdrowia, to wydarzenia szczególnie istotne, powiedział obecny na konferencji starosta gliwicki Waldemar Dąbek. To są najważniejsze tematy, które dotyczą naszych mieszkańców. Dobrze, że ta międzynarodowa konferencja jest tutaj w naszym terenie, w powiecie gliwickim, w gminie Gierałtowice, tu w sołectwie Paniówki. No i za chwilę bardzo sławni, bardzo dobrze, na pewno merytorycznie przygotowani prelegenci będą mówić o zdrowiu, o przyszłości. Konferencja składała się z trzech części tematycznych: Państwowa Inspekcja Sanitarna wczoraj i dziś, Człowiek a środowisko oraz Wyzwania zdrowia publicznego. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni województwa śląskiego, posłowie na Sejm 8 kadencji, a także lekarze, pracownicy naukowi i eksperci z kraju i zagranicy. W raporcie to była ostatnia informacja. Kolejne już jutro, raport bez zmian o godzinie 18.30. Bądźcie Państwo z nami, a za dziś dziękuję. Do zobaczenia.